Hej, siemanko wszystkim, ja jestem Mateusz i witam w kolejnym odcinku z gry Narrator i Sedik. Oczywiście ciśniemy dalej z progresikiem, oczywiście znów bez denerwowania się, jak zawsze. I kawałek już tutaj przychodziliśmy na poprzednim odcinku, więc wiem, co tutaj się będzie działo. To będzie opadało, a to będzie strzelało. No właśnie, już 130 śmierci, jakbym robił jakiś, nie wiem, zabij się challenge, to nie żyłbym już jakieś 130 razy, więc uważajcie, nie proponujcie mi takich challenge'y. Dobra. Musimy znaleźć tylko złoty środek, proszę. To nie był złoty środek. Spokojnie, ja znam już na to solucję, solution. Kurwa, to na pewno nie było to. Nie lubię tego levela, jest trudny, wydaje się trudny. Proszę, jednak nie był taki trudny. Jabłko mnie zaatakowało czy coś. He, przeszedłem, he, easy. Dobra, co dalej? Dobra, pyk. A tego się nie spodziewałem, no nikt się tego nie spodziewa, dobra. Ale to jest taki łatwy level, bo to... To jest taki łatwy level, prawda? Tutaj nie ma co mnie zaskoczyć za bardzo. No właśnie. Nie wiem. Zapomniałem. Porozmawiajmy o czymś, ludzie, no to jest świetna gra do porozmawiania. Jeżeli macie jakiś pomysł na kolejną fajną serię jak Narrator i Sedik, to świetna seria moim zdaniem. Nie wiem ile w sumie będzie trwało. Nie wiem ile będzie trwała ta seria. Nie wiem ile z tego będzie odcinków. No to jest trzeci, może to będzie ostatni, a może to będzie jeden z pierwszych. A jeżeli wy macie jakieś super pomysły, to piszcie śmiało. My mamy fajną grę z chłopakami Supra Ball. Kurwa. Więc zobaczymy jak to będzie z tym Supra Ball. Wydaje się naprawdę... Udało się, dobra. Teraz trzeba wyczekać moment. Nie spierdzielić tego! Jezu, dlaczego? Wow, jakie sneaky place, dobra. Do boju! Udało się, tak! Tak, w ostatnim momencie. Jezu, dobrze, że ogarnąłem to w porę. Już dostawałem powoli kurwicę. Jakaś trawa dziwna, zaraz mnie coś z niej zaatakuje, no. Przecież nie mogłoby być idealnie w tej grze, ja tutaj... No, kucyk. What the fuck? Dobra, mamy Pokémony. Cover. Atak. Atak, dobra. Atakujemy! Nie ma... Dobra, musimy atakować. A możemy uciec? Nie. Dobra, zabiliśmy go. Zabiliśmy tego jednorożca biednego. Co teraz? O nie, teraz czuję, że jabłka nas zaatakują. Dobra, z tych nic. Z tych też nic. Fuck. Dobra, tu będą jaja, bo tego ledwo... To ledwo co widać. Okej. Tutaj też są. Super. 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 Boję się ruszać. No, dobra, tutaj też są. Dobra, i tutaj też są. Okej, to nie było takie trudne. Nawet powiem, było łatwe. Co mi tutaj może grozić? Nic, jesteśmy bezpieczni. O nie, działka. Te działka są głupie, nie lubię przed nimi uciekać. One strzelają co sekundę chyba. Uciekamy. Opa. Opa. Przyszedłem. To było w sumie łatwe. Dobra, ciśniemy. Nie. Nie, myślałem, że... Nie, no przeszedłem. To jest już mega trudne. No ludzie, zobaczcie ile tego tutaj jest. Wszędzie tutaj, przed czymś muszę unikać. Jabłka, tutaj to z ziemi, tutaj te kurde naczosy na mnie lecą. Nie wiem co mam zrobić. Nie wiem przed czym się tutaj ukrywać bardziej. O mój Boże, jestem taki głupi. Jestem taki głupi, dobra, bo ja to za szybko próbuję zrobić. Trzeba uniknąć tego, okej. Za dużo rzeczy naraz. Moja głowa już nie wie co o tym myśleć wszystkim. Muszę chociaż sprawdzić na szybkości, które jabłka atakują. Więc szybko, Mati, biegnij.
Żadne! Nie! Dobra, 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 ale pokonałem to, wygrałem. Muszę po prostu przeskoczyć nad jabłkami. Tak będzie najbezpieczniej, okej? Okay? Tak jak teraz. O Jezus. Nie, 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 są tu pewne problemy, po prostu ta gra mnie nienawidzi. I tutaj trzeba zrobić tak. Okej. Okay. Boże, znów zapomniałem. Tiltuje mnie, tiltuje, no nie wiem, wolę grać w horrory, które mnie straszą, niż w takie tiltujące gry. Dobra. Znów zapomniałem, znów! O tym samym zapomniałem. Dlaczego jestem ułomny? Powie mi ktoś? Powiedzcie w komentarzu, dlaczego jestem ułomny. Dobra. Aaaa! Tak! 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 Udało się! Tak! Boże, jakie to było powalone! O nie, biedny konik. I am done listening. Let's trump and kill the narrator. Czyżby to był ostatni odcinek? I będziemy zabijać narratora? Halo? Dobra. 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 O Boże, to będzie mega trudne. Dobra, kunik ma takie... To będzie nieznośne. Dobra, ja już wiem, że to będzie masakra jakaś. Nie wiem, licznik mi się... Ten licznik to do 200 dobije na spokojnie. Boże, nie! A pokonałem już go! Dobra, ciekawe ile razy on musi dostać na ryj, żeby... Fuck. Pierdolona ośmiornico, ty. Dobra, odkryłem coś super ważnego. Jednorożec może dostać tym... tym naczosem i nic mu się nie stanie, więc to trzeba tylko uważać na naszego ziomka. Ale tu jest młyn. Fuck. Kurwa! Pierdolony koniu! Nie przejdę tego nigdy. No gij ty, głupia ośmiornico! Jezu, jestem bardzo smutny. Dlaczego jeszcze nie zabiłem? Ile ona ma życia? Ja już nie daję sobie rady z tym mentalnie. To jest chore. To jest, rozumiecie ludzie, to jest głupie, chore i nie powinno tak być. Już umarłem na niej z 400 tysięcy razy. Nie wiem, może jak do was będę mówił, to jakoś się poprawi mój skill. Może się poprawi, zniszczę to gówno, bo ja już nie radzę sobie z tym. Najchętniej bym kliknął Alt F4 już. Uż, jak blisko było, tyle razy. Tak, 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 tak. Udało się, Boże. Udało się, robiłem to gdzie... Z pół godziny to robiłem. Udało się. Udało się, nie. Nie. Mm. Udało się. Idę nacisnąć ten przycisk. Idę cię zabić. Idę cię zabić. Idę cię zabić. Gin, śmieciu, naprawdę. Życzę ci śmierci. Naprawdę, naprawdę. The narrator is a dick. Zgadzam się. W 100%. I umarł? Zabiłem go. Zabiłem go. Przeszedłem grę. Przeszedłem grę. Przeszedłem tą grę. O Jezus, jakie piękne uczucie. Dobra, ludzie, mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze. Udało się. Strzała.